To jest program, który jest taki survivalowo-historyczno-podróżniczy. Będzie on na antenie Jedynki od marca, więc to będzie kolejna ramówka wiosenna. I muszę przyznać, że nie mogę się doczekać tego projektu. Sama się nie mogę doczekać, jak zobaczę te odcinki, bo dla mnie to było coś niezwykłego. Każdy program jest inny i ja jestem taką osobą dosyć emocjonalną, więc zawsze wszystko przeżywam. I The Voice Kids, i Eurowizję, i każde pytanie na śniadanie, ale nie ukrywam, że ten program był inny. I chyba mnie zmienił w taki sposób, który jest tak inny, dziwny, że nie jestem w stanie tego nawet zwerbalizować. Było to połączenie przeżyć i takich spotkań z ludźmi, którzy naprawdę bardzo dużo znaczyli i znaczą dla historii Polski, a także po prostu wyjazd, który sprawił, że jeszcze bardziej się otworzyłam na świat. Bo ja dużo podróżowałam wcześniej, ale zupełnie w inny sposób. Nie w butach trekkingowych, nie pod namiotem, nie w ekstremalnych warunkach, a tutaj tak naprawdę było, ale wróciłam cała żywa, myślałam, że może nie wrócę. Może tak będzie, że nie wrócę, no ale cóż, przynajmniej tak symbolicznie zginę gdzieś tam w górach Tien Shan w Kazachstanie. No ale bo były naprawdę takie momenty, które były dosyć przerażające i mam nadzieję, że to też sprawi, że ten program będzie rzeczywiście taki prawdziwy.